Agutynel w Szabas. Marszałek Siso, której motywem przewodnim zdaje się być spis ludności, o którym czytamy na początku parszy, tak, prawda, tak jak jest napisane w wersetach, że każdy z Żydów miał dać pół szekla. O symbolice połówki szekla rozchodzą się nasi komentatorzy na temat parszy. Przy różnych okazjach mieliśmy różne ofiarowania. W tym wypadku, jak wiemy, była to darowizna na mniszka, na korbonos, ale Rashi objaśnia, że w razie czego, gdyby Mojsze chciał policzyć Żydów, to też jest to możliwe w taki sposób. Oczywiście pierwsze pytanie, jakie możesz się nasunąć, to dlaczego pół szekla, a nie cały szekiel. Rebbe objaśnia tutaj, że tak jak jest napisane, że każdy Żyd musi dać pół szekla, nieważne czy jest bogaty, czy ubogi, obowiązuje to każdego w takim samym stopniu. Tak ma to pokazać naszą jedność jako naród, że wszyscy jesteśmy równi wobec Haszem, że Haszem wszystkich nas kocha w równym stopniu. I na tym właściwie mógłbym zakończyć, ale jest jeszcze jeden wątek, który bardzo mnie zaciekawił podczas studiowania parszy. Jest to wszystkim znany wątek Heta Egel Azav, czyli grzech złotego cielca. Jak wiemy, kiedy Mojżesz Rabbeinu wstąpił na górę Synaj na 40 dni, to Żydzi, czekając na niego z niecierpliwości, jak tłumaczy Rashi, z błędnych kalkulacji czy w wyniku Yetzer'ora, postanowili, że będą czcić, że będą kłaniali się bałwanom, będą czcić złotego cielca, którego oddali sobie, którego Aaron na Kohen odlał ze złotej biżuterii. Wiadome pytania mogą się tu nasunąć, dlaczego w tak wyniosłym czasie, jak tuż po Matan Toiro, Żydzi czcili Avodozoro. Piękna odpowiedź Alshi HaKadosh, która mówi, że mniejszość żydowska, że ta mniejszość, która była, to ci Egipcjanie, ludzie, którzy wyszli z Egiptu, i to oni źle podpowiedzieli. Czy też Orhoim, którzy tłumaczy, że to prawda, że ci zgrzeszyli, ale reakcja Hashem jako gniew nie jest odpowiednia w skali i dlatego Moshe Rabbeinu powiedział bardzo znane zdanie: jeżeli nie wybaczysz Żydom, to wymasz mnie ze swojej Tory. To też było powiedziane przy okazji poprzedniej parszy. Ale to nie te wątki zwróciły moją szczególną uwagę, tylko to ostatnia rzecz, którą wspomniałem. To, jak Moshe Rabbeinu był gotów oddać swoje, był gotów zrzec się swojego połączenia, swojego związku z Torą na rzecz innych Żydów. I to nie Cachikim, tylko ludzi, którzy służyli bałwochwalstwu. Najgorszy grzech tak wzniosłym duchowo czasie. I z tego uczymy się bardzo prostej rzeczy, że nie wystarczy, tak jak jest napisane, Wa'ofta le'echa kamocha, kochaj bliźniego jak siebie samego. Trzeba być gotów oddać wszystko, co się ma w imię narodu żydowskiego, dla jego przetrwania, dla innych. I zdecydowanie to przypomina nam o tym, że niestety na początku tego tygodnia odszedł od nas przyjaciel naszej społeczności, pan Andrzej Misny z Ichonali Wocho, i przypomina to smutne wydarzenie, przypomina nam o tym, jak ważne jest, jak każdy Żyd jest ważnym naszym i jak wszyscy razem tworzymy jedną społeczność, która niestety pomniejsza się teraz o tak ważną osobę jak pan Andrzej. Wszyscy, którzy go znali, zdecydowanie doceniali jego zaangażowanie w społeczność, jego pomoc zmianem, czy po prostu ciepły uśmiech, którym zwykł obdarzać wszystkich, którzy akurat tego dnia mieli z nim przyjemność obcować. Zdecydowanie zbyt mało czasu rozmawiałem z panem Andrzejem, zbyt mało mogłem poznać jego osobistej mądrości życiowej. Mam nadzieję, że ta Twartojra, która i wszystkie inne, które z Bożą pomocą będzie mi dane nagrać na ten kanał, niech będą ku jego pamięci, niech jego dusza będzie miała ciągłą aliję, ciągłe wzniesienie i obyśmy wszyscy zawsze pamiętali, jak ważna jest jedność w Am Yisrael i nieważne przez co przechodzimy, ważne jest to, żeby pozostać razem silni, zjednoczeni. Shabbat Shalom.